Siemka, z tej strony Prosołtik, witam was w kolejnym odcinku z Ratchet & Clank Rift Apart. Jak ostatnio pamiętacie, zaczęliśmy sobie tutaj planetę Blizzard Prime, czyli kopalnię Blizonu. Odkryliśmy już sobie 4, 7 kryształów Blizonu. To dosyć mało, szczerze mówiąc. Pójdziemy sobie teraz do pani Zurkon. Kupić sobie coś w Jesteście, końcu. kochanie? Panna Grzybek. O, rykoszet się przede wszystkim przyda. Ej, uda mi się nawet ten. Podoba O. mi się ten Pociski rykoszetu widok. mogą się odbijać od większej ilości wrogów. Super. Zraszacz mamy już na piątym Cieszę się, poziomie. że mogłam pomóc. Czekajcie. Wyłączę sobie na szybko DS4 Tool, bo jak tylko naciskam panel dotykowy, to rusza mi się kursor i to mnie denerwuje. Czemu mi się zablokowała kamera w jednym miejscu, żeby było wpatrzone? Muszę sobie chyba odblokować czy coś takiego. Chyba zbliżamy się do stacji badawczej. Dekoracje są tu nieco bardziej kolorowe niż w moim wymiarze. Śrubek, skup się. O, przepraszam. Ja ci dam śrubek, Rivet. Dzięki. Czekajcie. Dobra. Uszkodzenia wymiarowe są coraz poważniejsze. Całkiem to ładne. W przerażająco śmiercionośny sposób. Super, Rivet. Fajnie, że tak myślisz. Jest tutaj strasznie dużo kryształów Blizonu, ale wydaje mi się, że jak będę wszystko robić na 100%, to mi się uda to zrobić. Za to jest trofeum, z tego co mi się kojarzy. Ale do statystyk czy coś to się chyba nie zalicza, więc no. Słyszysz to? Nie. Głosy. Zbyt długo ich nie słyszałam. Są zawsze tam, gdzie ten fiolet. Te wstrząsy, Blizon. I to. Nic nie słyszę. No chyba, że pytanko, czy będziesz wydobywać kwarc fazowy. Najpierw muszę ustalić, co się dzieje. Możliwe, że ta kopalnia jest nawiedzona. Dlatego rozesłałam naukoboty, żeby zbadały fiolet. I? Muszę je pozbierać. Kiedy będzie bezpiecznie? Po co czekać? Znajdę te roboty i sprowadzę je z powrotem. Te roboty przechwyciły wiadomość z twojego wymiaru. Może od tamtej tajemniczej osoby. Może pomogą nam odkryć, co się stało tam i zapobiec temu tutaj. Chodźmy. Czekajcie. Thank you.
Ale! Test, test łączności. Roboty miały podążać ścieżkami wyznaczonymi przez drążki pomiarowe. Na pewno podsłuchują. Wstrząsy przybierają na sile i częstotliwości. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Nie zrańcie się i niczego nie zniszczcie. Szukanie kwarcu fazowego bez trzęsień ziemi i wszechobecnej lawy pewnie byłoby za łatwe. Wow. Czy mogę to zniszczyć? Nie. Dobra, mamy egzekutora na 5 poziomie i nazywa się to już Cut. Tak więc fajnie. A to jest ogólnie zraszacz toksynogenny. Dobra. Ten zderzacz Negatronów jest strasznie słaby do wbijania. Tam! Na górze jest jeden z moich robotów. To twoja kochana co? Boże, ten Ratchet jest naprawdę taki ładny. Ja się nie mogę napatrzeć na to otoczenie i na te szczegóły. Naprawdę, to jest niesamowite. Aż mi ciarki przeszły, nie? O cholera. Tak, jasne. No szybciej. Poczekaj te chwilę. O, góry był Blizon. Okej. Dobra. Ej, co? No super.
No i na co ja czekam? Zajmę się nim od razu. Niedaleko jest stare laboratorium badawcze. Jak znam Jima, to pewnie tam się udał. Jim? A, no tak. Kolejny bot. Dobra. Widzę, że nawet pikselator mamy już praktycznie na pełny. Dobra, bierzemy sobie zraszacz bez problemu. Dobra. Ale ten zraszacz jeszcze zadaje obrażenia z tego co widzę. Więc to jest dobre też na większą ilość wrogów. 5 sztuk rarytanium, wow. Niesamowite. Widzę, że to jest zablokowane też. Głupio. Było blisko. Co jest? To się przyniosło czy wybuchło? Kurde, nie widziałem, że to jest lawa. Dobra. Dobra. Uszkodzimy i zniszczymy. Wcale nie jest potrzebne. Być może mówi o protokołach bezpieczeństwa. Mnie na przykład biurokracja przeszkadza. Równie dobrze możesz mieć rację. O. Zaprzyjaźnimy się? Nie. Musisz wracać do inżyniera. Zaproszenie odrzucone. Smutek. Wracam do inżyniera. Jimmy, bez problemów. Mam nadzieję, że odbierał międzywymiarowe wiadomości, a nie próbował szukać przyjaciół. Identyfikacja. Drogi obiekt. Cześć. Zaprzyjaźnimy się? Mhm.
Mogę tutaj przejść teraz normalnie, fajnie. Pikselator HD. Kogo spotkasz, podejrzewasz o pracę dla imperatora Nefariusa? Wiesz, każdy, kogo spotykam, faktycznie dla niego pracuje. Mordy zero. Nie mordy. Straciłam rachubę. Dobra. Platformy wiertnicze, niedziałające. Na 1000% otworzyły się tam szczeliny. Na pewno są tam roboty. Się tam jakoś dojść. Dobra. Strzeliło, abym znowu się denerwował. Okej, okay, i tak dostałem. Chuj mi w dupę. Strasznie dużo już zebrałem rarytanium. Co? Może mi się uda zrobić już wszystko na tej planecie w tym odcinku? Przy dobrych wiatrach, oczywiście, żeby nie było, że to jest coś pewnego. Jej, warto było. Okej, widzę bota na platformie po prawej, za zniszczonym mostem. Musi dać się tam jakoś dojść. Co ja robię?
To nie było zbyt inteligentne, Rivet, ale ważne, że ci się udało i masz szczęście, nie? Uruchamiam uroczy głos. Uruchamiam uroczy głos. Zawsze próbuję się odnaleźć. Dzięki. Jesteśmy krok bliżej odczytania wiadomości. To już wszystkie. Dzięki. Wróćcie do stacji badawczej. Sprawdzimy, co udało im się przechwycić z tamtej strony. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze tutaj. Bo tu też się może coś ukrywać. Platformy wiertnicze, nie działające. Dobra. Na 1000% otworzyły się tam szczeliny. Na pewno są tam roboty. O cholera. Aktywacja blokady ochronnej obiektu. Sama opracowała. No to. Przeniesiony niszczyciel. Miejsce nieznane. Formy życia nieznane. Protokół zniszczenie. Od mojego wymiaru dla waszego. Zaraz przerobię go na złoto. No cholero jedna. Przepraszam, mogę się, nie wiem, cofnąć, zrobić cokolwiek, proszę. Boże, ile tu jest po prostu rzeczy niepotrzebnych, nie? Chodzi mi o wrogów. Dobra, przejedziemy się tutaj, żeby zebrać śrubki. Odczytanie wiadomości zajmie. Ale możecie użyć wiertła. Jim was zaprowadzi. Podążaj za Jimem. Nie. Będziemy podążać tutaj teraz. Przykro mi, że zostaliście rozdzieleni. Powinienem przewidzieć, że coś pójdzie nie tak. Wymiaromat był zbyt potężny, żeby pokazywać go publicznie. Okej. Okay.
Ile już mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. No, w sumie to już jest dużo. I to nie wszystko jeszcze jest, nie? Załoga Q. O Jezu, nie mogę się doczekać, jak wam pokażę tą załogę Q. Obrażenie od opryszków z obniżki zmniejszone. Dobra, ale ogólnie wszystkie śrubki, pancerze i infoboty mamy zrobione. Więc to mnie bardzo cieszy. Cześć, zaprzyjaźnimy się. Radość. Radość. Zabiorę cię do wiertła wydobywającego kwarc. Wow, nie jest dobrze. Dokładnie taką samą anomalię wymiarową widzieliśmy na Sargasso. Dobrze, więc to ty się nią zajmiesz. Aha. Ostrzegam cię, że zamieszanie w wymiarach mogło wpłynąć na wiertło. Znaczy, że co? Jako twój przyjaciel nie chcę, żebyś się martwiła, więc nic więcej nie powiem. Zamiast tego zaimprowizuj. Nie mogę zezwolić na użycie wiertła, dopóki ta rura jest zatkana. Powinniśmy potem pójść na karaoke. Lubisz karaoke? Jeśli nie lubisz, to ja też nie lubię. Dobra, ale ja muszę jeszcze wejść tutaj, nie? Naprawię anomalię, to może mi się otworzy. Zostaw to mnie. Muszę cię opuścić, ale na zawsze pozostaniesz moją przyjaciółką. Do widzenia. Dobra. Widziałem Ratcheta na Sawali. Naprawdę? To jest Gary, kurde. Lepszy niż myślałem, ale widać, że to bohater. Ale do rzeczy. Moje ewentualności czekają na poprowadzenie do metaterminali. Moje ewentualności nie mogą przedrzeć się przez wiatr. Może mógłbym je jakoś dociążyć. Ach, to ciężka kula. Obciąży wszystko, czego dotknie. Chociaż tego w sumie łatwo się domyślić po nazwie. To co jest w tej twojej książce? O, zbiór najbardziej aktualnej wiedzy w całym wszechświecie. Skompilowany przez mojego ojca. A kto nim jest? Możesz go znać jako hydraulika. On jest twoim ojcem? Czym się teraz zajmuje? Wziął urlop pierwszy raz w życiu. Czy oni serio muszą kuźwa jeździć tym gównem akurat jak nagrywam? Nawet kiedy los wszechświata nie wisi na włosku. Dobra. Będziemy twardo stąpać po ziemi. Nie ma przejścia. To ostrze mogłoby oczyścić drogę. To jak zdobyłeś tytuł proroka? O, nie wybrałem go sobie sam. Otrzymałem go od mnichów z Sawali po tym, jak pomogłem im rozszyfrować część archiwów. Co to znaczy? Ach, po prostu wskazywałem. A, ja miałem to sam trzymać. To książka telefoniczna, to ząb kerczu, to terrakloński wiersz miłosny.
Okej. Dobra, poleciało już tutaj, to ja mogę już sobie... A nie, jeszcze nie mogę w sumie. Okej. Muszę to zapisać. To było niesamowite. Jeszcze tylko dwie zagadki. Dobra. Fajnie, że możemy się teleportować. Jak tam sprawy z Rivet? W porządku. Włamała się do moich wspomnień. Tak wyglądają teraz rozmowy porządku. Młodzieży? Nie jestem na czasie. Mam nadzieję, że ci nie przeszkadzam, ale wydaje... Ciekawa sprawa. Choć są swoimi odpowiednikami, Ratchet i Rivet różnią się od siebie. Jeśli wy to słyszycie, nie miał nic jakieś wrrrr, to kurwa ja sobie nie poradzę. Trzęsie mi się kuźwa cała podłoga. Może przez tych idiotów. Innych wymiarów nie lubią robotów. Ale że może Clank, nie wiem, może byś... Dał mi się kontrolować, czy coś? Skoncentrowanej grawitacji. To rozumiem. I znaleźć na tym obszarze więcej kul. Jak mam ci kurwa znaleźć więcej kul, człowieku? To już mi nie jest potrzebne. Nie no, oni są popierdoleni. Ale wydaje mi się, że w pobliżu mogły jeszcze zostać jakieś kule. Ale jakie kule, człowieku, Gary? Gdzie ty widzisz kule? Dobra, udało się. Proszę powiedzieć, że to jest ostatnie, bo już jest 35 minut. Mi się podłoga kurwa cała trzęsie. Nie. Chuj mi z dupa. Między Ratchetem i Rivet? Oboje szybko podejmują działania. Nie to co ja. Mnie zawsze pochłaniają szczegóły. I chciałbyś, żeby było inaczej? No, nie zawsze, ale miło byłoby się tak nie przejmować. Wiesz, Clank, że dałbyś radę.
dałbyś radę się złapać, idioto, ale się nie złapiesz, nie? To nas trochę odciąży. Wiem, jak zaradzić twojemu szczególnemu problemowi. Wystarczy, że będziesz bardziej pewny siebie. Co masz na myśli? Ojciec nauczył mnie jednego. Jeśli chcesz daleko zajść w życiu, stwarzaj pozory, że wiesz, co robisz. I zawsze miej przy sobie przepychacz. Dobra. Dobra. Blizzardowa anomalia naprawiona. Świetna. Długo mi się z tym schodzi. Dziękuję. To ja dziękuję. I zawsze bądź pewny siebie. Zajmijmy się zatorem. Odetkaj rurę ze smarem. Dobra, wiecie co? Już móc skorzystać z tej windy. Czas zdobyć kwarc fazowy. Pewnie jakaś walka z bossem nas jeszcze czeka, ale nie zwlekajmy. Użyć wiertła, zdobyć kwarc, naprawić wymiaromat. W razie gdybym nie miał już okazji tego powiedzieć, dziękuję. Tylko mi się tu nie rozklejaj, śrubek. To jeszcze nie koniec. Ej, patrz, mordy! Nadal nie wiemy, co się stało z Blizzardem w twoim wymiarze. Dowiemy się, a potem powstrzymamy to w tym wymiarze. Skacz na bok! Ledwo. Nie ma gdzie uciec! Jezu, ale to będzie zajebiste. Musimy zebrać wszystkie te klejnoty Blizzarda, nie? Tu chyba został ostatni. Proszę powiedzcie, że to jest ostatni, no. Nieważne. Kuźwa. Zbliżamy się do głównego wiertła.
zawsze marzyłam o sterowaniu wiertłem 100 razy większym ode mnie. Poważnie? To bardzo konkretne marzenie. Tylko takie da się zrealizować. No, mogłem już skończyć wcześniej. Dobrze by mi to wyszło. Jedyne, co by mi wyszło w tym odcinku. Znaczy co? Ej, ale musiałem jakiś kryształ Blizonu ominąć. Dobra. Chciałem sobie najpierw pozbierać te skrzynki. No i to zły pomysł, że ja to w ogóle zaczynam, ale jeśli... Coś... To sobie po prostu to podzielę na dwie części. Nie włączajcie wiertła. Szczeliny je uszkodziły. Zniszczyło naszego blizara. Co? Właśnie je włączyliśmy. Rydzie! Pełna blokada! Próbuję zdalić. O cholera. Dobra. Mamy to. O kurde, jesteśmy w innym wymiarze. To wy. Musimy szybko wracać do tamtego wymiaru. Zatrzymaj wiertło. No żeby czasem, kuźwa. Desantowiec o pryszku. Jestem desantowiec. Nie zginiemy tutaj, nawet wystrzałowo. Jaki masz plan? Ten desantowiec, wielki i ciężki. Pełen paliwa. Jest niebezpiecznie blisko. Tego by stać się bombą. Albo, jeśli skierujemy go na wiertło, strącimy je i powst... Mamy katastrofę. Powiedziałabym, że to niezgodne z procedurą, ale w końcu żyjemy wbrew apokaliptycznym świecie, więc śmiało! A więc, przygotuj się! Cześć, tu Jim, twój przyjaciel. Proszę, nie umieraj.
Gdy się zaprzyjaźniliśmy, skasowałem z bazy danych swoje odgłosy smutku. Nie teraz, Jim. Nie teraz, Jim. Dobra. No nie, wiesz się ten kwarc. Ja pierdzielę. O nie. Wiesz, może nie jest tak źle jak... Ja. Wiem, że to zabrzmi naprawdę dziwnie, ale Mortowie opowiadali mi legendy o kimś na Torenie 4 zwanym Naprawiaczem. Naprawiacz naprawi wszystko, co popsute. No to powinniśmy sprawdzić, czy w legendach tkwi ziarenko prawdy. Nie wierzę, że ocaliliśmy Blizzara. Może teraz naprawimy kwarc fazowy i ocalimy wszechświat. Bo jeden istotko zapisano nowe coś. Znajdźmy naprawiacza. Jeśli masz rację i naprawiacz zdoła naprawić kwarc fazowy, dokonamy niemożliwego. Mortowie zawsze bardzo go chwalili, a wierz mi, nie potrafią kłamać. W takim razie może mamy jeszcze szansę na uratowanie wymiaru. To już jest inny wymiar w ogóle, nie? Tak z dupy. Dobra, ale słuchajcie, w następnym odcinku jeszcze rozejrzę się za zaginionymi kryształami Blizzonu, bo nie zebraliśmy wszystkich. Ale odcinek jest naprawdę długi, nie będę go jednak ciął na dwie części, tak więc mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Ratchet & Clank Rift Apart.